witamy serdecznie architekt naszych zwycięstw, pan premier Jarosław Kaczyński. Ogromne brawa! Dziękuję państwu. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, no dziewiąte nasze zwycięstwo. Zwycięstwo, które powinno dla nas być przede wszystkim zachętą do pracy. Bo okazuje się, że ci, którzy nas już chcieli chować, no jak to kiedyś Mark Twain powiedział, wiadomość o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna. Proszę państwa, ten wynik pokazuje, że dzisiaj w wyborach parlamentarnych być może moglibyśmy uzyskać wyraźnie więcej, moglibyśmy być może nawet zdobyć władzę. Ale wybory jeszcze za przeszło 3 lata, więc musimy przede wszystkim wygrać także w wyborach europejskich, to primo, a następnie przygotować się i zwyciężyć w wyborach prezydenckich. No i wreszcie będą te parlamentarne. Zwyciężymy! 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 Proszę państwa, bardzo dawno w Polsce nie było tyle zła, tyle różnego rodzaju fatalnych działań władzy, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj. I dlatego to nasze zadanie jest zadaniem partyjnym, ale przede wszystkim jest zadaniem polskim. Polska nie może iść tą drogą, na którą w tej chwili wpycha ją Donald Tusk. To jest nie do przyjęcia dla naszej przyszłości, to jest nie do przyjęcia dla naszej teraźniejszości. I dlatego ten dzisiejszy sukces powinien być traktowany jako zachęta. Zachęta do bardzo zdecydowanego, energicznego działania. Do rozbudowy naszej partii, ale także do tworzenia wielkiej koalicji, która będzie zwyciężała. Bo Polska musi być krajem, w którym rządzą polscy patrioci, uczciwi ludzie. Uczciwi ludzie, którzy mają możliwość stworzenia dobrego rządu, a nie tak, jak się w tej chwili mówi o rządzie Tuska, nawet w jego środowisku, że to bardzo słaby rząd. Myśmy bardzo słabych rządów nie tworzyli i nie będziemy tworzyć. Szanowni państwo, naszym celem jest zwycięstwo, jest to, by to, co dziś dzieje się w Polsce, było tylko incydentem. Musimy oczywiście zrobić wszystko, żeby w tych województwach, w których zwyciężyliśmy, władza była też nasza, bo zwycięstwo nie zawsze oznacza bezwzględną większość, ale trzeba tutaj też dokonać naprawdę wielkiego wysiłku. To jest w zasięgu naszych możliwości, jestem o tym przekonany. Mówiono, że będziemy mieli tylko jedno województwo. No daj Boże, że będziemy mieli dużo, dużo więcej. Dziękuję państwu. Moi kochani, to jest dobra okazja, dobry moment, żeby podziękować naszym rodakom za to, że poparli Prawo i Sprawiedliwość na czele z naszym liderem, panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. Tak, to imię naszego lidera, architekta tych kolejnych wielkich zwycięstw. A więc teraz wszyscy razem podziękujmy naszym rodakom. Dziękujemy! Jeszcze wobec tego wrócę na chwilę tutaj, to znaczy do mikrofonów i powiem,
10 byłoby okrągłe. Bardzo ładnie. Dziękuję. Wszystko przed nami, szanowni państwo, więc praca ma sens, determinacja i wiara ma sens, możemy góry razem przenosić, a więc szanowni państwo, zaapelujmy do wszystkich naszych rodaków z tego miejsca. Bądźmy razem! Bądźmy razem! W jedności siła, moi drodzy, tylko razem, solidarnie, wspierając siebie nawzajem, możemy zwyciężać. I ten dzisiejszy wieczór właśnie jest tego najlepszym dowodem. Bardzo serdecznie państwu dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, za dobre słowo, z jakim mieliśmy okazję spotykać się na naszej kampanijnej trasie. I tutaj pan minister podpowiada, dziękujemy przede wszystkim za państwa pracę i zaangażowanie w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Pracujemy dalej, dziękujemy! Wspaniały biało-czerwony wieczór, to żółta kartka dla rządzących. Dziękujemy! Zwyciężyliśmy i zwyciężyliśmy!